teraz teatrzyk biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure 3. To jest Sonic Heroes. Sonic Heroes, nie Sonic Adventure 3, ale to jest jedno i to samo. A więc tak. Rzekłem trzecia część. No trzecia część w sumie jest Sagi Adventure. Tak mi się wydaje w sumie. Nie wiem, możecie powiedzieć. Ale tak, jak zauważyliście, trochę menu jest zniszczone. Ponieważ używam widescreen hacka. A więc tak, Sonic Heroes jest sfokusowane na graniu w trzy osoby. Mamy cztery teamy, Team Sonic, Team Dark, Team Heroes i Team Chaotix. Jak widzicie, w Team Sonic jest oczywiście Sonic, Tails i Knuckles, w Team Dark jest Shadow, Rouge i nowa postać, robot Omega. W Team Rose jest Amy, Cream oraz nie kto inny jak nasz Bóg, najwspanialszy i najmądrzejszy pan i władca Big The Cat. A w Team Chaotix powracają nasi stary dobry Chaotix powraca. Czyli Espio, Charmy i Vector, bez Mighty'ego niestety. No i ten let's play będzie podzielony na 4, w sumie 5, no w sumie 6 sezonów. Bo jest jeszcze oczywiście Last Story, tak jak to było w Sonic Adventure 1 i 2. I też jest hard mod, który chciałbym bardzo zrobić. Ale oczywiście rozpocznijmy sobie od... Aha, jeszcze... O Jezus, przepraszam. Synchronizacja lewo, prawo... Pfu. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dziękuję. No i rozpocznijmy sobie sezon pierwszy, czyli Team Sonic. Let's do this shit! Sounds like an invitation to party. What are we gonna do, Sonic? No worries. We've got this one. Ha! Think I'd miss this? Time to crack that Eggman wide open! Yeah, let's party! No i tornado sobie poleciało. Ale oczywiście będziecie mieć też tłumaczenia. I od razu mówię, z jakiegoś powodu
przez te haki i modyfikacje, jakie wprowadziłem do tej gry, menu jest strasznie zlagowane, tak samo jak ładowanie poziomu jest strasznie długie. No i jak zauważyliście, postacie wyglądają inaczej niż menu. Otóż jest to spowodowane tym, że używam też hak modyfikacji, która usuwa kompletnie świecenie się postaci, co jest bardzo dobre. Więc tak, mamy trzy postacie, które się dzielą na trzy sekcje. Sonic jest postacią szybką, Knuckles jest postacią mocną, ja to tak tłumaczę, power, moc, you know. I to jest postać latająca. Oczywiście, jak to można się domyśleć, Knuckles może rozwalać kamienie i silniejszych przeciwników, a Tails może latać. Oczywiście też są takie poziomy, które można zgliczować i przejść w ogóle sam Sonikiem, jak samo właśnie Seaside Hill, które no, jest po prostu epickie, jeśli chodzi o muzykę, i został też zremasteryzowany w Sonic Generations. A tego nie zbieramy teraz w pierwszym czy drugim poziomie, tego nie zbieramy. Już nie pamiętam. Nie, tu chyba jeszcze to zbieramy. Więc zbierzmy ten klucz. Właśnie. Raz powracając też Light Speed Dash, który jest strasznie zgliczowany w tej grze, więc speedrunnerzy polecają, żeby przed Light Speed Dashem podskoczyć, jak i być wprost na pierścienie. Ała, nie udało mi się glitch. Kurde. Mam tutaj też levelowanie postaci. Są możliwe trzy poziomy. Jeżeli zupgrade'ujecie Sonika, to on będzie mógł wrogów rozwalać na jeden atak, tak samo jak Tails podczas swoich ataków powietrznych. I Knuckles podczas trzeciego ataku będzie mógł robić jeden wielki rozpierdziel będzie mógł robić. Bo po prostu będzie robił jedną wielką bombę nuklearną. No ale to jest rzadko. Tailsa nie jest zbytnio opecki, jeśli mam być szczery. Knuckles jest bardziej. Ała. Dobra. Pójdziemy sobie tą drogą, bo jest krótsza. Bardzo jest mi teraz dziwnie grać Sonic Heroes normalnie, a nie speedrunując, albo jeszcze lepiej samym Sonikiem przechodząc. Bo normalnie tu już sobie przychodzę. I ogólnie była to moja pierwsza gra Sonika w 3D, więc mam do niej wielki sentyment. Bardzo długo się w nią nagrałem, możliwe, że ją przeszedłbym więcej razy niż Shadow the Hedgehog na 100%. A 100% w tej grze to jest zdobycie wszystkich A-rank. A to nie jest zbytnio proste, bo tu trzeba punkty zdobywać. Co się dowiedziałem bardzo późno. Ale nie zdziwiłbym się, gdybym przeszedł tą grę dużo więcej razy niż Shadow the Hedgehog. Przeszedłem. Dobra, na koniec ty gadyt, więc niech ci będzie. I widescreen hack swoją drogą w tej grze bardzo ładnie wygląda. No poza faktem, że tekstury są według mnie brzydkie bardzo, ponieważ są bardzo małej rozdzielczości. Ale da się to wytrzymać w sumie. Właśnie to jest gra z 2003 roku, więc jakichś rewelacji nie można się spodziewać zbytnio. Jeśli też mam być szczery. W sumie mogą się przyłączyć teraz na Knucklesa. No, czasami są małe błędy z dystansem rysowania, ponieważ no widzieliście, taki czarny punkt był po prostu. No i jeśli ktoś domyślał, chociaż ten let's play troszkę długo będzie trwał. Przeciwieństwie do innych let's play z Sonikiem, tych wcześniejszych. Powiedzmy, że taki Sonic Adventure DX. Bo Sonic Adventure 2 też mi dosyć szybko, sprawnie poszedł. Jest też atak zwany Team Blast. Czekaj, czy zgadnę przycisk? Zgadłem. Który sprawia, że rozwalam wszystkich przeciwników na hita i dostajemy dodatkowe zdolności. W tym przypadku możemy zrobić jedno wielkie, nie powiem, że to było tornado, ale mamy taki super fajny atak jako Team Sonic. Różne postacie mają różne efekty, ale to o tych efektach będę mówił w
ich kampaniach, a nie w kampanii Team Sonic. I wracając jeszcze do tego klucza, który zdobyłem. Klucz jest tylko możliwy do zdobycia, znaczy nie możliwy do zdobycia raz, tylko... Jeżeli dostaniecie uderzenie, to go tracicie. W sumie, jeżeli coś się jeszcze jacyś przeciwnicy pojawią, to mogę jeszcze to pokazać. O! I mam coś takiego. Co jest bardzo fajnym atakiem. No i nice. Mamy coś takiego. Znaczy, mamy coś takiego. Przeszliśmy poziom. Ciekawe, czy dostanę rangę A. Fajnie by było. Pominiemy to sobie i... Dostałem rangę A! O kurde, nie no, fajnie. Chyba komuś się mi budzik włączył, ale nie chce mi się wyjść go wyłączyć. 11 minut, a to będzie bardzo krótkie. I... Czy dobrze zgadłem? Kurde! To w akcie drugim się zdobywa te klucze, żeby zdobyć szmaragdy chaosu. Czyli zapamiętać, jak pierwszy omijacie, ale skoro już tu jestem, to wam zaprezentuję Special Stage'e. Więc tak wyglądają Special Stage'e. Bardzo przypominają też Sonica 2, których bardzo nie lubię. Bo po prostu ich nienawidzę. Bardzo ich nie lubię, bo po prostu ich nienawidzę. No, w sumie racja. Ale chodzi ich o to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, a w akcie drugim, by zdobyć Szmaragd Chaosu. Dobra. Są różne typy tych baniek. Oto oraz te poziomy zostały zremasteryzowane w Sonic Generations na 3DS-a. Taka ciekawostka. Osiemo Chao i Dark Chao z SA2. Sobie tylko tam się pojawiłeś. Normalne te super duper kolorowe bańki, piłki, tak to nazwę, dają nam bardzo malutko możliwości boosta, bo w sumie mogłem zaliczyć tą grę jako pierwszą, w której pojawił się boost jako taki. Oraz nie róbcie tego jak ja, kiedy byłem mały, że spamowaliście cały czas przyciskiem do boostowania, tylko po prostu trzymajcie, wtedy postać powoli nabiera szybkości, ale w końcu jest tak szybka, że o, ja pierdzielę. Trust me. Niebieskie dają nam tyle w sumie samo, co te zwykłe, tylko że więcej punktów. I w sumie też są żółte, które nam dają bardzo dużo punktów. Bardzo dużo boosta. I bardzo dużo punktów też w sumie. No i są bomby, które unikamy, rzecz jasna. No trochę te... Niektóre menu są zrąbane lekko przez widescreen, ale dobra. No i 4 one-upy dostaliśmy. Fajnie. 4 życia. I Ocean Palace, stage 2. To jest kolejna z tych gier z Sonikiem, które nie mają aktów, aczkolwiek gry się... Tak jakby te stage'e się łączą. Tak jakby. Aha, i nie będę tłumaczył napisów w samej grze, tylko w cutscenkach. Bo nie chce mi się, jest tym troszkę już wtedy za dużo roboty. Może kiedyś, jak będę chciał, to przetłumaczę. Wezmę sobie cały scenariusz Sonic Heroes i zacznę to tłumaczyć. Ale no, ja po prostu Sea Palace biorę trochę jako właśnie taki Seaside Hill Act 2. Bo w sumie w Sonic Generations na przykład zostało to połączone. A, jedna ważna rzecz do tych kulek z naszymi levelami. Możemy tylko je zdobywać dla innych postaci, kiedy jesteśmy inną postacią. Czyli na przykład, kiedy jesteśmy Sonikiem, możemy zdobywać tylko kulki dla... Knucklesa i Tailsa. Kiedy jesteśmy Knucklesem, możemy tylko dla Sonika i Tailsa. I kiedy jesteśmy Tailsem, możemy tylko dla Knucklesa i Sonika zebrać te kulki. Rozwalę to, zdobędę miał to. Będzie fajnie. Spoko. A ja w tym czasie będę czaklował.
Ale no serio, ta gra jest tak po prostu kolorowa, tak jest fajna. No poza tym, że postaci się tak głupio świecą jak psu jajca, ale no jak widzicie, można to naprawić modami. Mody są bardzo fajne. Znaczy do tej gry to strasznie mało jest modów, co jest trochę... No jak dla mnie... Ta gra jest strasznie underrated. Czyli niedoceniona. O! Zawsze szukałem słowa na tą... odpowiednik angielskiego słowa, underrated. No i teraz znalazłem, ale fajnie. Gra jest strasznie według mnie underrated, ponieważ... No nie wiem w sumie czemu. Po prostu jakoś tak... Jakoś nie wiem, ale dla mnie gra jest świetna. Fakt faktem, nie wystąpiła u mnie w top 10, top 15 w sumie, ale była w Honorable Mentions, ponieważ gdyby nie fakt, że udzieliłem tam Sonic Chronicles, to wybrałbym Sonic Heroes. Ale Sonic Chronicles trochę tak dałem... dlatego, że po prostu bardzo lubię RPG i bardzo chciałem to uwzględnić, a nie chciałem już robić top 12, żeby tak naciągać bardzo. Już wystarczająco naciągłem to, żeby zrobić top 11. Ale w sumie Knuckles ze swoim atakiem od pierwszego levela... Nie. Od drugiego levela Knuckles jest po prostu OP. Jeżeli chodzi o walkę. I w sumie zdobędę teraz na niego poziom. No dokładnie, ale akurat strasznie się frustrowałem przy tych poziomach. Przy tym poziomie się frustrowałem najbardziej, ponieważ zawsze z tych żółwi spadałem. Bo fizyka w tej grze jest bardzo dziwna. A czemu? Ponieważ chodzi na tym samym silniku co GTA 3. W sumie San Andreas, Vice City i Vice City Stories i wszystkie inne GTA poza czwórką i piątką. Ej, to się przybliża, teraz dopiero zauważyłem. Ale fajne. The more you know. Uff. Ale fajne. Ale każdemu mogę polecić Sonic Heroes. Nawet jak nie grał w Sonica, to nigdy w życiu, to Sonic Heroes mogę zdecydowanie polecić. Bo nie ma aż tak dużo nawiązań. Znaczy są w sumie nawiązania do serii Adventure, ale... Może nie... Nawet... Gracz długoletni może ich nie wychwycić od razu. Pyk, pyk, ała. Uda mi się ten glitch? Nie. Nie udał mi się ten glitch. Ale trudno. I ogólnie do speedrunów najlepsza jest wersja GameCube'owa, ponieważ ma najwięcej glitchy. Wersja na PC jest jest spaczowana. Ma parę glitchy, ale jest spaczowaną. Bardziej wersją. A najgorszą wersją jest wersja na PS2. Nie powiem wam o co jak jest z wersją na Xboxa pierwszego, bo nigdy w nią nie grałem i nigdy nie zamierzam. Ale powiem tylko, że wersja na PS2 jest najgorszą, ponieważ nawet mnie się osobiście zdarzyło, bo są błędy z kolizją podłogi, że po prostu wypadałem nawet ze special stage'y i umierałem. Od razu mówię, tak nie powinno się dziać. Jak mogliście zauważyć, trochę poziomy są długie. W przeciwieństwie do Sonic Adventure 2, gdzie poziomy, no jakieś takie dwie... CO?! 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 What? Okej, ja się teraz wracam po klucz. Ja się wracam po klucz, ja się tak bawić nie będę. Ja... Jak to się stało w ogóle? No i moja... No nie, no i moja szansa na A-rank przepadła, no ale dobra, nie... Ja w tej grze praktycznie mam w dupsku już A-rangi. Bo trochę już ich nazbierałem w swoim życiu. Ale co się właściwie stało? No ja wiem, że ten kamień mnie uderzył, ale no po prostu... Jakim cudem? Zrobiłem, więc teraz...
Po prostu chodźmy do special stage'a. Ale pierwsza śmierć w tej grze. Tak, mamy już. Nawet nie chcę na to patrzeć. Świetnie. A miałbym A, albo chociaż B. No i emblemaciki też są, które są fajne, bo ładnie wyglądają. No i teraz Emerald Challenge. Więc teraz trzeba się rozgrzać. I dajemy radę. Oczywiście jak jakiś szmaragdów nie zdobędę, to mogę zawsze innym teamem je zdobyć. Tu nie ma żadnego ograniczenia, że jakiś team nie może zdobyć szmaragdów. Ale po prostu chciałbym to raczej zrobić jednym teamem. Taki to jest mój mini challenge. Ale powinien zaraz złapać ten szmaragd, bo jestem bardzo blisko. Tada! I strasznie długa droga mi została jeszcze. Bo tu jest też ogranicznik, moi drodzy. Tu nie możemy złapać sobie szmaragdu, kiedy chcemy. Znaczy w sumie kiedy chcemy, to tak, ale nie mamy nieskończoność czasu na to. Więc mamy pierwszy nasz szmaragd, zielony. Dlaczego tak nie było w Sonic Advance? No i pierwszy boss, Egghawk. No, Egghawk zapamiętałem, ale fajnie. Ale teraz speedrunner strats. Chodź tu, Eggman. I tak, to jest team, to znaczy to jest team nieśmiertelności. Czy się zatrzymasz? Nie zatrzymasz się, wracaj tu. Masz się zatrzymać tu. Teraz się zatrzymasz tu. Dziękuję. Teraz dostaniesz ode mnie speedrun strats. Czyli to. Czyli nawalanie na krysy. I powiedzcie mi, co mówi na krys? Dziękuję bardzo. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Będę tak robił mniej więcej te trzy akty i wtedy będę kończył odcinek, bo tak jest fajnie według mnie i poza tym te, no jak widzicie, 20 minut mi to zajęło. Więc żeby troszkę nie przemyśleć z tym odcinkiem, a więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!